10 czerwca w Muzeum imienia Oskara Kolberga w Przysusze odbył się piknik historyczny. Tego dnia muzeum otworzyło swoje drzwi na opowieść o historii i życiu w czasach Powstania Warszawskiego, którego wykład wygłosił pan Janusz Antoniak. Ciekawą częścią pikniku okazała się relacja wysiedlonego mieszkańca Warszawy, pana Edwarda Pawlika, który opowiedział, jak wyglądała dawna Przysucha i życie mieszkańców. Podczas pikniku historycznego nie zabrakło śpiewów pieśni patriotycznych w wykonaniu harcerzy z chówca imienia Oskara Kolberga z Przysuchy oraz przybyłych gości. Dumnie zaprezentowali się także kadeci z lipińskiej szkoły, prezentując musztrę paradną pod przysuską muszlą koncertową. Dodatkowo swoje stanowiska edukacyjne wystawili ułani ze Stowarzyszenia Rawi 43 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło Przysucha, Nadleśnictwo Przysucha, stoisko Przysuskiego Muzeum, gdzie można było stworzyć powstańczą grafikę, czy też wyszyć opaskę biało-czerwoną na ramię. Harcerze wraz z ratownikami medycznymi wystawili stoisko z pierwszą pomocą, a uczniowie z zespołu szkół nr 2 w Przysusze przygotowali pyszną wojskową grochówkę. Miejmy nadzieję, że to pierwszy taki piknik w muzeum, ale nie ostatni.